Ta historia wywołała alarm. Podejrzano szpiegostwo na rzecz Rosji w szeregach niemieckich sił zbrojnych. Aresztowany mężczyzna to Thomas H., pracownik Biura Zamówień Bundeswehry, które zajmuje się wrażliwymi komponentami systemów uzbrojenia. Miał oferować Rosji swoje usługi jako informator. Takie zarzuty to rzadkość, mówi minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann. Ta sprawa jest rażącym wyjątkiem. Nie możemy jednak przymykać oczu na takie przypadki, musimy być czujni. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy wdzięczni za ogromną lojalność i wzorową postawę członków Bundeswehry. Według tygodnika Der Spiegel początkowy kontakt mailowy podejrzanego z rosyjskimi dyplomatami został natychmiast wykryty przez władze. Uważa się, że zamierzał przekazać poufne informacje rosyjskiemu wywiadowi. Może to obejmować szczegóły projektów zbrojeniowych, informacje techniczne na temat systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce F-35, które niemieckie siły powietrzne zamówiły w USA, z pewnością byłyby interesujące dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. Rosja wielokrotnie koncentrowała swoją działalność szpiegowską na Niemczech, jednym z dostawców broni dla Ukrainy. W zeszłym roku wysoki rangą urzędnik wywiadu zagranicznego został zatrzymany za ujawnienie Moskwie szczegółów dotyczących systemu monitorującego rosyjską taktykę wojskową na froncie w Ukrainie. Politycy opozycji chcą ostrzejszej reakcji na przypadki szpiegowania przez Kreml. Musimy zajmować bardziej klarowną postawę i oczekuję od naszego rządu znacznie bardziej jednoznacznych stwierdzeń, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko społeczeństwu niemieckiemu, przeciwko spójności społecznej i próbuje zdusić naszą chęć wspierania Ukrainy, a także naszą wolę zakończenia tej wojny i powstrzymania Rosji. Thomas H. został objęty dochodzeniem prowadzonym zarówno przez kontrwywiad wojskowy, jak i wywiad cywilny. Jego aresztowanie to sukces osób, których zadaniem jest zapobieganie zagranicznemu szpiegostwu, ale to także pretekst do zadania pytań o cele Rosji i motywy takich ludzi jak Thomas H., którzy chcą przekazywać Moskwie wojskowe tajemnice swojego kraju.